Czy masz świadomość? Milionów smartfonów zalega w szufladach Polaków. Gdyby wszystkie smartfony zalegające w szufladach Polaków ułożyć jeden za drugim, powstałaby ścieżka prowadząca z Warszawy do Lizbony. Statystyki pokazują, że każdy Europejczyk produkuje rocznie około 15 kg elektroodpadów, z czego niespełna połowa, bo 7 kg, jest zbieranych i przetwarzanych. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment z informacji prasowej dotyczącej tematyki elektrośmieci, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Anna Podsiadło, kierownik marketingu Elektroeko, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Anno, co to są elektrośmieci? No, elektrośmieci to są wszystkie te rzeczy, które mamy w domu, które już przestały działać, czyli to wszystko, co działało kiedyś na prąd, na baterie, pralki, lodówki, suszarki, sprzęt AGD, RTV, drobne elektronarzędzia, ale też zużyte świetlówki, też lampy LED, też lampka nocna czy żyrandol, to wszystko są elektrośmieci. A co się z nimi dzieje potem, jak już przestają nam służyć? Dlaczego nie można ich po prostu wyrzucić do śmietnika koło domu? No, nie możemy ich wyrzucić. Od 2006 roku obowiązuje nas ustawa, która zabrania nam wyrzucania tego typu odpadów do śmietnika razem z innymi odpadami. Są to tak zwane odpady niebezpieczne, podobnie zresztą jak baterie, czy tak samo jak na przykład opony czy leki, to jest specjalny rodzaj odpadów, te elektrośmieci, których nie możemy wyrzucać do śmietnika, także z powodu takiego, że zawierają szkodliwe substancje, brom, kadm, rtęć, które po wydostaniu się z tych urządzeń, jeżeli by były, znalazły się w nieodpowiednim miejscu, mogłyby przeniknąć do gleby, wody, do powietrza i po prostu nam zaszkodzić zwierzętom, przyrodzie. Co ważne, na każdym takim sprzęcie producent już od kilkunastu lat zamieszcza symbol przekreślonego kosza. Nawet na najmniejszej, nie wiem, świetlówce jest ten symbol, czarny symbol na białym tle, który nam właśnie mówi o tym, że tego nie możesz wyrzucić do śmietnika z innymi odpadami. Co więcej, nie możesz tego wystawić do altanki śmieciowej ani w żadne miejsce, które jest właśnie prawidłowe. To w takim razie, co każdy z nas powinien robić z elektrośmieciami? No więc oczywiście powinniśmy to odłożyć, przechować i mamy naprawdę wiele opcji. Pierwsza taka, myślę, że najłatwiejsza opcja to jest zanieść do sklepu, bo po pierwsze, gdy kupujemy jakiś sprzęt nowy, to ten sam, tego samego rodzaju stary możemy po prostu zostawić w sklepie. I no ja wiem, że na przykład z taką suszarką małą jest to dość proste. Tak, idziemy kupić nową suszarkę, starą, zepsutą, która nam już nie działa, bierzemy ze sobą. Natomiast co ważne, taki obowiązek mają również sklepy internetowe. Gdy zamawiamy cokolwiek przez internet, to sprzedawca powinien w momencie, kiedy wypełniamy szczegóły zamówienia, spytać nas, jeżeli tego nie robi, to łamie prawo, spytać nas, czy chcemy zużyty sprzęt tego samego rodzaju, żeby był od nas odebrany. I naprawdę jest to nasze prawo mieć taki sprzęt odebrany z domu. Przepraszam, to spytam tylko, czyli jak ja coś zamawiam, załóżmy, przez Allegro, to gdzie ja mam, gdzie to powinno być, ta informacja, że ja mogę... W komentarzach, pytaniach do sprzedawcy powinniśmy zapytać, dobrze, a co mam zrobić z moim starym sprzętem, bo kupuję nowy,
u państwa i gdzie mam odesłać stary na państwa kosz oczywiście, tak? Ale czy to nie, czyli rozumiem, że nie ma takiego obowiązku, że sprzedawca właśnie w tym Allegro informuje już przy, podaje już przy informacji o danym produkcie, że można odesłać stary? Powinien. Generalnie sprzedawca ma obowiązek jakiegokolwiek sprzętu odebrać od nas stary. W związku z tym powinien też o tym informować. I tu właśnie, jeżeli chodzi o kwestie sklepów internet, myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia i powinniśmy być czujni, mieć tą świadomość, że mamy prawo tego wymagać. Natomiast jeżeli chodzi o takie sklepy stacjonarne, duże, szczególnie te duże, wielkopowierzchniowe sklepy ze sprzętem bądź supermarkety, one najczęściej już mają ten temat wypełniony i w sklepach znajdują się pojemniki na zużyty sprzęt. W punkcie obsługi klienta możemy też taki sprzęt zostawić, co więcej, nie musimy wcale kupować. Czyli w sklepach wielkogabarytowych powinny być pojemniki, tam jest oczywiście określone prawem, że to powinno być do 50 cm, ale generalnie sklepy nie robią problemu, jak się przyniesie nawet coś większego i zostawi u niego w punkcie obsługi klienta bądź w tych specjalnych pojemnikach. Także idąc każdorazowo do sklepu, do marketu, możemy taki sprzęt ze sobą zabrać. I to jest tylko opcja sklepy, tak? Jeszcze mamy bardzo dużą grupę tak zwanych punktów zbierania i te punkty zbierania elektrośmieci mogą być tworzone przez gminy i one się wtedy nazywają PSZOKi, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych i są to miejsca, które tworzy gmina obowiązkowo. Takie miejsca powinny być już od wielu lat stworzone i każdy mieszkaniec gminy, nawet najmniejszej, powinien mieć taki jeden punkt, gdzie może zawieźć właśnie nie tylko elektrośmieci, ale też inne problemowe odpady, typu na przykład stare oleje, jakieś odpady niebezpieczne, spreje. To wszystko tam można zawieźć jednym transportem, jakieś wielkogabaryty, jakieś opony. I tam też możemy zawieźć elektrośmieci i oczywiście baterie. I to jest bezpłatnie dla każdego mieszkańca gminy. I oczywiście są jeszcze cała masa z punktów zbierania tworzonych przy okazji z gminami, przy okazji na przykład punkty, które systematycznie są otwierane, na przykład w Warszawie co sobota są takie punkty od kilkunastu lat w każdej dzielnicy, przez 4 godziny przyjeżdża samochód i jest takim punktem zbierania mobilnym, gdzie można te elektrośmieci oddać, mieszkańcy są do tego przyzwyczajeni. I oczywiście wszelkie możliwe zbiórki, takie nas spontaniczne, gdzie gmina robi piknik bądź ktoś inny i mówi, można odnieść elektrośmieci, a przy okazji jeszcze czasami rozdawane są różne sadzonki albo inne drobiazgi za to, że się pofatygujemy i przyniesiemy na piknik. No i jedną jeszcze kolejną taką opcją są na przykład serwisy, gdzie jesteśmy w serwisie, sprzęt się nie nadaje do naprawy i serwis również ma obowiązek od nas ten sprzęt przyjąć. No i nie zapominajmy, że są też usługi, na przykład też w Warszawie, ale w wielu miastach dużych funkcjonują usługi bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu. Po taką pralkę czy lodówkę za darmo do nas przyjedzie transport i panowie wynoszą go z domu i zawożą. No właśnie, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć wszystkim, co się potem z tym dzieje, bo mamy takich pytań wiele. A to jeszcze zaraz, jak pani przejdzie do tego, to zanim do tego przejdziemy, to jeszcze mam takie pytanie, czyli, bo to ciekawe, nie wiedziałem, czyli że jeżeli mam pralkę, to w momencie zakupu nowej, załóżmy, jakaś firma przywozi do mnie tą pralkę do domu, to oni mają obowiązek odebrać starą, nawet jeżeli u nich nie kupiłem tej starej? Oczywiście. I zwykle to już w wielu prestiżowych sklepach internetowych jest ta opcja. W momencie, kiedy pytają się, czy chcemy nowy towar z wniesieniem, czy z montażem, pytają też, czy chcemy, żeby odebrać od nich stary sprzęt.
Rozumiem. To jeszcze dopytam, czyli takie oddawanie tego sprzętu, a nie wyrzucanie do kubów na śmieci, to rozumiem, że w tej chwili raczej jest związane z taką kulturą Polaków niż z jakimiś karami, no bo trudno dzisiaj tych Polaków, którzy tam rzucają, łapać i kontrolować, tak? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No tak, to by musiał być jakiś miły sąsiad, który powie o tym, że wyrzuciliśmy. Natomiast no niestety... Pozostaje mi się tutaj odnieść do naszej odpowiedzialności, tak, bo jednak ten sprzęt to jest odpad niebezpieczny, on się nie bez powodu tak nazywa, ponieważ zawiera niebezpieczne substancje, wręcz trujące, które wszystko dobrze, kiedy on u nas w domu funkcjonuje, natomiast jakby się dostał w nieodpowiednie miejsce, na przykład na wysypisko śmieci albo do lasu, no to on się staje naprawdę niebezpieczny. Nie mówiąc już o tym, co bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ten sprzęt pod żadnym pozorem, o tym też mówi ustawa i za to grożą olbrzymie kary, nie może być nigdy demontowany poza zakładem przetwarzania, czyli tam, gdzie potem jedzie z tych wszystkich punktów zbierania. Tylko wyspecjalizowane miejsca, czyli te zakłady przetwarzania, są dopuszczone do tego, żeby taki sprzęt demontować, bo mają do tego odpowiednie technologie, i standardy bezpieczeństwa. Nie jest w ogóle możliwe, żeby ktokolwiek na ulicy to rozkręcał i na przykład brał sobie jakieś elementy. Stąd nie możemy tego wystawiać również na ulicę, do altanki śmieciowej i inne rzeczy. Sprzętu nie można demontować. No dobrze, to wracając do tego wątku, który Pani już rozpoczęła, czyli co się z tymi z tym dzieje dalej? Tak, no tak, to jest bardzo ciekawe. Generalnie, jak już wspomniałam, są zakłady przetwarzania, to są takie fabryki demontażu, tak to nazwijmy, i tam ten sprzęt trafia na specjalne linie wyspecjalizowane, pralki oddzielnie, lodówki i inne sprzęty. Zwykle taki sprzęt na początku podlega demontażowi ręcznemu, są różne elementy odłączane, a potem idzie to na linię produkcyjną w takich najnowocześniejszych zakładach przetwarzania są tak zwane shreddery, czyli takie mielarki tego sprzętu i takimi specjalnymi rurami bocznymi wychodzi zmielony, już gotowy, można powiedzieć, materiał recyklingowy, czyli na przykład plastik, szkło. I to jest te poszczególne rzeczy, oczywiście miedź, aluminium i mnóstwo innych rzeczy. To, co jest szkodliwe, jest dużo wcześniej jakby odłączane, wymontowywane ze sprzętu, a większość materiałów w sprzętach, w elektrośmieciach jest do ponownego wykorzystania, recykling. Także to jest mielone, przygotowywane w specjalnych workach i jest odbierane przez firmy, które z tego następnie robią bardzo dużo rzeczy, nie tylko sprzęt elektryczny z recyklingu, ale oczywiście nie wiem, misy szklane, są z drzwiczek pralki, są robione misy szklane, żaroodporne, kołpaki samochodowe z plastiku, namioty, bardzo dużo, instrumenty muzyczne z odzyskiwanych metali, więc jest to bardzo dużo podmiotów, odbiera to, zakupuje ten materiał recyklingowy, żeby go ponownie wykorzystać, żeby nie wydobywać cennych złóż, tym bardziej, że w elektrośmieciach, szczególnie w tej najnowszej elektronice, jest wykorzystywane wiele metali ziem rzadkich, które są wyczerpywalne, które są bardzo cenne i one szczególnie powinny być, uzyskać drugie życie. Ale oczywiście wszystkie materiały, również te najbardziej powszechne, jak plastik, szkło, są ponownie wykorzystywane z powodzeniem. A jak Pani skomentuje tą informację, że 30 milionów smartfonów zalega w szufladach Polaków? O, to też bardzo ciekawe, bo generalnie mamy tendencję do chomikowania. To wynika pewnie z naszej jakby długiej kultury dochodzenia do jakiegoś tam dobrobytu.
cenimy bardzo te wszystkie nasze produkty, natomiast wiele z nich no już nigdy nie użyjemy, co też potwierdzają badania, że może jakby odkładamy to do piwnicy, do garażu, mamy trochę tych przestrzeni, strychy, szuflady, bo te smartfony to pewnie w szufladach, ale pewnie jakbyśmy poszli do, jak ktoś ma piwnicę czy garaż, to pewnie nie jeden sprzęt tam odłożony wiele lat temu czeka. Oczywiście starsi ludzie mają do tego też bardzo duży sentyment i odkładają i tego już nigdy nie użyjemy. A to jest sprzęt, który mógłby być zdemontowany, cenne rzeczy, które tam są, mogły być ponownie wykorzystane i oczywiście nie zachęcamy do chomikowania, nazywamy to chomikowaniem, nie chcemy, żeby Państwo chomikowali sprzęt po szufladach, po garażach, po strychach, po piwnicach, tylko go wydobyli przy najbliższej zbiórce jakiejś takiej gminnej czy pikniku, zanieśli i proszę mi wierzyć, w zakładach przetwarzania te produkty zyskają szansę na drugie życie. A co wynika z Państwa analiz, doświadczeń, jeśli chodzi o naprawy tego sprzętu, tych elektrycznych urządzeń? Bo ze starych czasów pamiętam, że jednak się dużo urządzeń naprawiało, a teraz jaka jest praktyka codzienna? Generalnie oczywiście naprawiamy sprzęt, tak? Chcemy, żeby działał jak najdłużej. I raczej nie mam, myślę, takiej niezdrowej tendencji do tego, żeby ciągle kupować nowe i wymieniać. Oczywiście w pewnych kategoriach technologia idzie dosyć szybko i po prostu opłaca nam się kupić nowy model, nie wiem, telefonu co kilka lat, bo po prostu ten stary już nie podąża za tymi wszystkimi najnowszymi oprogramowaniami. Natomiast jeżeli chodzi o pralki czy lodówki sprzęt AGD, no to oczywiście funkcjonują, dopóki tutaj wiadomo ich sprawność pozwala. Więc mi się wydaje, że tutaj jakby nie odbiegamy od takiej średniej europejskiej. Natomiast myślę, że jest wiele do zrobienia właśnie w kwestii takiej, żeby nie chomikować i żeby przede wszystkim nie wyrzucać, nie iść po łatwiźnie. Szczególnie to dotyczy małych sprzętów, które bardzo łatwo jest wyrzucić do śmietnika. I myślę, że nie ma tak dużego problemu z porzuconą pralką czy lodówką, bo tego nie porzucamy. I naprawdę firmy to odbierają i naprawdę sklepy nie robią z tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o mały sprzęt, no to jakiś drobny sprzęt, nie wiem, szczoteczka elektryczna, czy suszarka, czy świetlówka, no bywa dosyć często, że wyrzucamy to do śmietnika i nasi respondenci, których spytaliśmy, ankietowani się do tego przyznali, także... To znaczy przyznawali się do czego? Że właśnie to, że wyrzucają, a nie odsyłają do punktów, tak? No, to właśnie nie jest odsyłanie do punktów, że wyrzucają do śmietnika. 40% osób cały czas jakby mówi, że zdarza mu się wyrzucić do śmietnika, natomiast no właśnie trzeba wykonać ten wysiłek, wziąć ten sprzęt, odłożyć go i przy okazji gdzieś tam, nie wiem, chociażby w Warszawie sobotniej podróży samochodem czy autobusem do najbliższego punktu się udać i to oddać. Albo do tego sklepu, jak się wybieramy do sklepu. Także jest to pewien wysiłek, no natomiast w imię jakby ochrony środowiska i takiej naszej, no tak jak wynosimy śmieci, tylko no dobrze, wynosimy na dół, no to trzeba wykonać ten wysiłek odrobinę większy. Mm-hmm. No dobrze, to Pani Anno, jeszcze na koniec taki kodeks odpowiedzialnego obywatela w zakresie elektrośmieci. Co on, na co powinien zwracać uwagę, co powinien robić, proszę w skrócie powiedzieć naszym słuchaczom. Dobrze, więc podsumowując, nie wyrzucamy elektrośmieci do śmietnika, odkładamy je gdzieś na bok i przy okazji odwiedzamy bądź sklep, najlepiej ten duży, gdzie ten sprzęt oddamy, nawet nie kupując nowego, a gdy kupujemy nowy, to oddajmy przy okazji ten, co mamy. Szukajmy również punktów zbierania takich codziennych na osiedlu, przoków gminnych, które będą nam zawsze jakby są i nie musimy ich specjalnie szukać na stronie gminy, pewnie taka informacja się znajduje.
No i oczywiście starajmy się nie chomikować, ponieważ ten sprzęt, proszę mi wierzyć, się już zepsuty, nam nie przyda, nie możemy go demontować pod żadnym pozorem. W związku z tym warto go oddać i on zyska szansę na drugie życie i zostanie przekazany do recyklingu. I ja również do tego Państwa bardzo zachęcam. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Pani Anna Podsiadło, kierownik marketingu Elektroeko, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dziękuję Pani Anno za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, jak zwykle w każdy wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!